dzwonnicy kościoła w Rutkach 15 lipca w 140. rocznicę śmierci wielkiego komediopisarza zostało otwarte Muzeum Aleksandra Fredry. W kryptach kościoła pochowani są członkowie rodziny Fredrów, których majątek znajdował się w niedalekiej Bieńkowej Wiszni. Mszy świętej za duszę zmarłych członków rodu Fredrów i Szeptyckich przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, który dokonał również otwarcia i poświęcenia muzeum. W uroczystości uczestniczyli konsul generalny RP w Lwowie, Wiesław Mazur, przedstawiciele polskich organizacji i środowisk ukraińskich. Fredro większą część życia przeżył w Lwowie, jest ściśle z tym miastem powiązany, z środowiskiem artystycznym, z środowiskiem literackim. Tu powstawali jego świetne teksty. On jest Molierem polskim i pod tym względem to jest wielka sława naszego miasta, które nie zawsze jest doceniane, dlatego że komuniści zacierali ślady polskości w Lwowie i tylko teraz pomału to się wznawia. Jaka pamięć pozostała we Lwowie i ziemi lwowskiej o najwybitniejszym polskim komediopisarzu? Na razie Fredro, może to brzmi paradoksalnie, ale wraca do Lwowa, wraca do domu, szczerze mówiąc. Czy taki zwyczajny człowiek z ulicy coś wie o Fredrze? Chyba raczej nie. Z tym, że dla sporo ludzi jest zaskoczeniem to, że on był dziadkiem wielkiego metropolity, który jest chyba najważniejszą figurą i polityczną, i duchowną, i kulturową dla Galicji, przynajmniej ukraińskiej części jej, metropolity Andrzeja. Z jednej strony. Z drugiej strony absolutnym zaskoczeniem jest to, że Aleksander Grabia Fredro był adiutantem Napoleona, co w ogóle jakby jest sprawą egzotyczną dla naszych krajów. Tym niemniej, za może jakieś ostatnich 15-20 lat, powoli, czy tutaj w Rutkach, czy w Bieńkowej Wiśni, tutaj pod Rutkami, jednak robił się jedna za drugą próby, czy próbki jakieś powrotu do tej pamięci o wielkim rodzie, o wielkiej rodzinie Fredrów Szeptyckich. To chyba jakiś cud, że te parafianie kiedyś tu tak zobaczyli, że wandale to wszystko było, te trumny, to wszystko było zniszczone, a szcząstki samych rodziny Fredo to zostali. I było to jakoś przychowane, to było jakoś, było tak jakoś zamaskowane, aby to nie wyrzucili. Parafianie wiedzieli, kto to jest, i czcili jego pamięć. Muzeum Aleksandra Fredry powstał dzięki inicjatywie parafii w Rutkach oraz dobrodziejom z Ukrainy i Polski. Wiele pomaga też konsulat. Przede wszystkim konsulat. Tablicę ufundowała też Fundacja Grabiów Szeptyckich. Wiele dzieł parafia zrobiła sama, bo szczególnie te wszystkie prace remontowe to jest dzieło też parafii, młodzież, dzieci. W jaki sposób chcieliśmy to stworzyć, aby to był przynajmniej jakiś taki początek tego, co pozostanie dla następnych pokoleń. Goście z województwa podkarpackiego przybliżyli życie i twórczość Aleksandra Fredry. Najstarszy w Polsce teatr amatorski Fredreum z Przemyśla przedstawił fragment utworu Aleksandra Fredry. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi lubię.